Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu ING Życie, współorganizatora plebiscytu. Mam wielką przyjemność powitać Państwa na tej gali, ponieważ tak jak Alicja wspomniała, rzeczywiście to jest wyjątkowe wydarzenie. Uważam, że każda forma, im lżejsza mówienia o rzeczach poważnych, tym prawdopodobieństwo tego, że wygramy, jest jeszcze większe. To jest wyzwanie dla satyryka, który robi w tak zwanym temacie rozrywki i nagle przychodzi taka poważna sprawa jak raka. Ja uważam, że leczenie śmiechem jest bardzo skuteczne i humoterapia ma przyszłość. Każda inicjatywa, do której my możemy się przyłączyć, my jako artyści muzycy, jest niesamowita z tego względu, że w pewnym sensie też pomagamy, może nie bezpośrednio, ale pośrednio również tym osobom. Wybierając repertuar tegorocznej oprawy muzycznej gali Rak to się leczy, kierowałem się przesłaniem, które jest zawarte w tekstach. Szukałem utworów, które niosą ze sobą radość, spokój, wiarę i energię. Wyobrażają sobie, że to jest koniec świata, a tak naprawdę to jest choroba, którą można pokonać i wprowadzić w to troszeczkę humoru, czy też przedstawić ten problem z dystansem. Zaangażowałam się w tę akcję przede wszystkim dlatego, że uważam, że powinno się o tym mówić, że właśnie musimy przede wszystkim dbać o to, żeby ludzie byli świadomi tego, jak to wszystko wygląda, bo myślę, że brakuje jeszcze wiedzy na ten temat każdemu z nas. Myślenie o raku, czy dowiadywanie się o raku, czy dowiadywanie się właśnie o takich akcjach powoduje to, że przestajemy się bać samego słowa rak. Bardzo mi się podoba plebiscyt Rak to się leczy. Powinno się o tym mówić w mediach też i uświadamiać ludzi, bo to, owszem, jest to choroba śmiertelna, aczkolwiek można ją wyleczyć. Tego raka można właśnie ośmieszyć, można mówić o nim z pewnym dystansem, bo ten rak wcale nie jest taki straszny, jak ludziom się wydaje. Akcja Rak to się leczy jest pozytywna i myślę, że będzie przynosiła korzystne wyniki. Cała ta kampania Rak to się leczy właśnie ma taki lekki charakter. To mi się bardzo podoba, to ją odróżnia od innych tego typu akcji. Popieram akcję Rak to się leczy. 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 Rak to się leczy.